Bardzo proszę. Już raz mówiła, troszkę inaczej, także miało sens zebrania, o to chodzi. A to reszta to jest przedłużenie czasu bez efektu na następny czas. No to trzeba było wtedy powiedzieć. Bardzo proszę udać możliwość wypowiedzenia się. Bardzo proszę. Moje trzecie pytanie dotyczy sposobu wyboru komisji czy przedsiębiorstwa, które obsługuje wybory do rady dyrektorów i inne ważne wybory konkretowe. Jakie są kryteria wyboru tego przedsiębiorstwa, które ma to obsługiwać, w jaki sposób sprawdza się referencje i uczciwość tych przedsiębiorstw. Jak ten proces wygląda, proszę go po prostu opisać. Pani słyszała? Proces wybierania firmy polega na tym, że robimy przetarg. Przepraszam. Proces wybierania firmy polega na tym, że robimy przetarg. Prezentujemy im nasze warunki, czyli żeby sprawdzili petycję. Robią to ich pracownicy na terenie naszej Unii Kredytowej na podstawie podpisów na kartotekach. Elektronicznie są przedstawiane im te warunki. Poza tym oni muszą wycenić nam, ile będzie kosztować skreowanie balotu, ile będzie kosztować sprawdzenie podpisów na balotach i przesyłka to są koszty trwałe i takie same wszędzie tak samo kosztuje. Więc na podstawie przetargu firmy te robimy przeważnie przetarg wśród trzech firm, aczkolwiek w ostatnich latach ze względu na naszą reputację niektóre firmy odmówiły nam uczestnictwa w przetargu. Dlatego, że na przykład firma, która prowadziła wybory 2 lata temu, która mieściła się bodajże w Minnesocie, odmówiła nam prowadzenia wyborów w tym roku. Powiedzieli, że jeszcze mimo, że jest to Unia Kredytowa, bardzo rzadko zdarza im się, że mają tak dużo kwestii i tyle ludzi kwestionuje ich proces, tyle ludzi kwestionuje ich całokształt, czytelność, wszystko, ich reputację, że po prostu z takim przeciągiem się spotykają przeważnie, jak są wybory do Unii Pracy. Związków zawodowych, czy jak prowadzą jakieś elekcje, jeżeli chodzi o polityczne ofisy. To znaczy, że bardzo dbamy o demokrację więc wracając do Election Company. Election Company pracowało z nami parę lat temu. Ich rezultaty pracy były kwestionowane. W tym roku oni byli skłonni, jeżeli chcielibyśmy, to mogliśmy nawet nadzorować cały proces bezpośrednio i wysłać naszych drugich audytorów, firmy niezależne, żeby sprawdzały ich proces, ale ze względu na to, że jest to tak drogi proces, bo to jest jednak kosztują, każde wybory kosztują Unię Kredytową bardzo dużo, bo to jest bardzo pracochłonne i manualna praca. To było na zasadzie independent proces, jeszcze sprawdzany przez następnych independent audytorów, którzy patrzą następnym independent audytorom na ręce. Także tak wygląda ten proces i coraz, przykro jest mi stwierdzić, ale coraz mniej firm, które prowadzą wybory, chcą z nami współpracować. Staje się to coraz bardziej trudne, żeby znaleźć firmy, które by chciały z nami współpracować. Więc no to już by w ogóle był system kwestionowany. Pani odpowiedzi jest to, że Pani powiedziała, że to jest przetarg, który się ogłasza wśród trzech firm. Znaczy, to jest przetarg zamknięty, a nie otwarty. Zamiast dać ogłoszenie ogólnie w całą Amerykę, kto jest w branży, może do nas przyjść, czy to jest ten sposób? Duża część w ten sposób, które są referencje tych, którzy się
Sprawdzamy referencje tych firm, prosimy o rekomendacje, gdzie prowadzili inne takie procesy. Sprawdzamy, jacy oni są, na jakiej zasadzie oni będą w stanie na przykład zrobić delivery electronic voting, bo też jest to w pewnym sensie wymagane już teraz i wręcz nasi klienci się spodziewają, że będziemy tego to na przyszłość im dostarczać. Także sprawdzamy referencje z tymi, dla których prowadzili w przeszłości wybory. Patrzymy na ich doświadczenie, jeżeli chodzi o credit union industry, czy mają taką przeszłość. I muszę panu powiedzieć, że raz jeszcze, że jeszcze takich kontentczych wyborów jak naszych, to chyba ostatni raz miał George Bush Jr. No, na Florydzie. Druga część mojego pytania, to znaczy, czy to jest przetarg zamknięty, czy otwarty? To nie jest przetarg otwarty, to nie jest budowa budynku. To jest, zwracamy się do firm, które mają experience w naszym rodzaju wyborów. Czy NCUA pomaga w dostarczaniu nam kandydatów? Nie. Pytamy. Cena zależy od tego, ile mamy petycji. My prosimy zawsze o bodajże 6, żeby było włączonych w liczbę wycenę, a wszystko później ponad jest oczywiście ekstra, dlatego że czasami mamy 6 kandydatów, czasami mamy 16 kandydatów, którzy podchodzą z petycji. Także to zależy od tego, ilu mamy kandydatów, którzy zbierają podpisy przed budynkiem. Jeżeli bym mogła się odnieść do pytania pana Andrzeja na temat reklam, więc dostałam odpowiedź. Także bardzo przepraszam, że to tak długo zajęło, ale może zacznę od tego. Ogłaszamy się, tak dam panu przykład, sorry, media, w mediach, jakie płacimy ceny. W ITVN ogłaszamy się, to jest telewizja, płacimy 4000 na miesiąc. Pan Jóźwiak dostaje od nas 4300 na miesiąc. Gazeta Polska dostaje 1600 na miesiąc. Kurier Polski dostaje 1800 na miesiąc. Nowy Dziennik, ogłaszamy się tam, nie mamy z nimi podpisanego long term kontraktu, więc $700 od ogłoszenia. Super Express, też nie mamy z nimi kontraktu, płacimy $810 od ogłoszenia. Kurier Chicago, płacimy $600 od ogłoszenia. Radio 10.30, 3300 na miesiąc. Wieczne Radio $1000 na miesiąc. To są nie wszystkie nasze. To są reklamy. To nie są dotacje, to są reklamy. I teraz to jest tylko dla przykładu. Co chciałam podkreślić, że radio i kurier i telewizja są odbierane za darmo. Także nie ma znaczenia. To są korporacje. Dzienniku nie tylko na ogłoszenie, ale także na Blueberry z firmę, która również jest własnością tego dziennika, ja Water. Bo to jest sprawiedliwe powiedzenie, ile tak naprawdę wydajecie do państwa sadowskich nowych dzienników. Super Express pisze nieprawdę i tak dużo dostaje. Żeby było sprawiedliwie, tak, dajemy do opracowania reklamy, które okazują się... Ale czy może pani Agnieszka odpowiedzieć? Więc ze względu na to, że nie mamy u nas wśród naszych pracowników grafika, dajemy do Blueberries do opracowania reklamy, które się okazują później w niektórych w gazetach, niektórych, pani Beata ma rację, że jeżeli dajemy coś do Super Expressu, Super Express sam opracowuje te reklamy. Także absolutnie zgadzam się z tym, że tak jest. W każdym bądź razie, czy mamy słuszną politykę reklamowania się, czy niesłuszną, każdy będzie miał swoje własne zdanie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że nie powinniśmy się ogłaszać w ogóle, bo wszyscy nas znają, więc po co nam w ogóle reklama. Niektórzy twierdzą, że ogłaszamy się za mało. Tak jak jest takie stare polskie powiedzenie, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Staramy się być jak najbardziej fair w stosunku do wszystkich media i staramy
się ogłaszać wtedy, kiedy potrzebujemy ogłaszać coś, co jest dla Unii ważne, czyli mamy produkty nowe, mamy nowe promocje, mamy coś, co możemy ogłosić naszym członkom, o czymś powiedzieć. Ostatnio były oświadczenia pani Marzeny w wielu gazetach. Także i profil tego oświadczenia był taki, żeby państwu dać znać, nad czym pracujemy, żeby państwu ułatwić współpracę z Unią i żebyśmy byli bardziej dogodnym dla was, dogodną dla was instytucją finansową. Ile to jest w sumie miesięcznie? Wie pan co? Nie dam panu ballpark figure, dlatego że do tego jeszcze dochodzą banery na internecie. 50 tysięcy. 590 milionów. Nie. Cały budżet roczny, żebyście państwo wiedzieli, na wszystkie reklamy, na wszystkie typy, wszystkiego jest łącznie 700 tysięcy dolarów. Na wszelkie przedsięwzięcia marketingowe, na przykład loterie, wszystko odnośnie marketingu. Festiwale, to łączymy wszystko, łącznie z zabawkami, które rozdajemy dzieciom w oddziałach. Także żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest, my nie rozdajemy pieniędzy i staramy się naprawdę robić to jak najbardziej, nie tylko sprawiedliwie, ale uczciwie i zamysłem. Drodzy państwo, ja wiem, że jeszcze macie na pewno dużo pytań, ale ja chcę mieć sesję otwartą. Tak jak obiecałam, sesja otwarta. W tym momencie bardzo proszę, już wszyscy, ja bardzo proszę o ciszę. W tym momencie otwieram sesję otwartą. Każdy proszę tutaj do nas podchodzić. Będziemy mieli dyskusję otwartą. W tym momencie sesja pytania i odpowiedzi jest zamknięta. Spotkamy się w tym długim czasie i znowu porozmawiamy. Bezwzględnie, że tak. Panie bez przerwy podchodzi i pierwsza mówi. Ile razy pani mówiła? Ile razy? Ja widziałam pani, trzy razy podchodziła. Mówiła. No, bo pani ma bez przerwy. Pani już pytała, to nie dla mnie.